Cześć, witam Was w drugim odcinku projektowania poziomów i cieszę się, że wciąż jesteście ze mną. W tym odcinku uruchomimy po raz pierwszy silnik. Jeżeli ktoś dotrwał do końca poprzedniego odcinka, wie pewnie, że powinniśmy nacisnąć przycisk uruchom. Jedno okienko się minimalizuje, drugie się pojawia w nowej wersji silnika. Mamy dostęp na przykład do starszych projektów, które już tworzyliśmy. Ewentualnie możemy wybrać Games, jeżeli chcemy tworzyć gry, ewentualnie film, jeżeli chcemy tworzyć coś w stylu leniuchowa. Wolimy jednak zrobić gry, więc wybieramy Games i naciskamy przycisk Next. Teraz wybieramy, jakiego typu ma to być gra. Czy ma być to gra prosta, bez gracza, czy może ma być to gra w perspektywie pierwszej osoby, czyli tak zwany first person shooter, czyli mamy broń, ewentualnie chcemy w perspektywie trzeciej osoby, czyli coś w stylu Tomb Raidera. Jednak wybieramy first person i naciskamy przycisk Next. Teraz wybieramy, czy to ma być gra napisana w C++, ponieważ mamy Visual Studio, czy może chcemy wizualny język Blueprint. Wybieramy wizualny język. Czy to będzie gra na słabe telefony, czy może na komputery? Na komputery, więc wybieramy maximum quality. Jeżeli mamy kartę GTX serii 20 coś tam, to wybieramy Ray Tracing Enabled. Ale lepiej zostawić Disabled, tak jak u mnie, ponieważ mam trochę starszą kartę. Wybieramy, czy to ma być gra na telefon, czy może na komputer i wybieramy, czy chcemy podstawowe jakieś elementy, które pozwolą nam tworzyć świat. Tak, wybieramy With Start and Content. Wybieramy też miejsce, gdzie ma pojawić się gra i nazywamy ją, przy czym nazwy nie można zmienić. Jeżeli mamy trochę starszy silnik, no to ekran wygląda trochę inaczej. W zakładce Projekt można wybrać gry, które już stworzyliśmy, natomiast w New Project możemy stworzyć grę. Podobnie jak wcześniej, możemy wybrać grę, czy to będzie gra napisana w języku C++, czy w wizualnym języku Blueprint. Wybieramy typ gry, czyli czy to gra będzie bez gracza i będzie dosyć prosta, czy to może będzie gra perspektywa pierwszej osoby, czyli gracz z bronią, z której strzela kulkami, jak to w broni, czy może gra w perspektywie trzeciej osoby. Wybieramy grę w perspektywie pierwszej osoby, wybieramy czy to będzie konsola, czy komputer, czy może tablet i telefon. Wybieramy, że to ma być gra, że to ma być gra wysokiej jakości, no i dodajemy sobie Start and Content, czyli podstawowe materiały i elementy, z których można zbudować świat. Wybieramy, gdzie gra ma się znajdować i jak się ma nazywać, a tego już zmienić nie będziemy mogli. Teraz uruchamia się edytor i za chwilę zaczniemy zabawę z silnikiem.